piątek, 25 sierpnia, Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Prezydentowi Sosnowca z trzecią drogą jednak nie po drodze. Polityczny sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni z Polskim Stronnictwem Ludowym w całym kraju ogłosił dzisiaj swoje listy wyborcze. W województwie śląskim kandydaci spotkali się z dziennikarzami, m.in. w Sosnowcu, przedstawiając reprezentację tego okręgu. Pośród nich z jedynką radny Kamil Wnuk, tuż za nim Miłosz Motyka z ramienia PSL. Na liście zabrakło jednak Arkadiusza Chęcińskiego, Fatima Orlińska. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nie będzie kandydował do Sejmu. Przynajmniej nie z ramienia trzeciej drogi, o czym spekulowano od kilku tygodni. Nieoficjalnie mówiło się, że nazwisko prezydenta pojawi się na listach PSL jako kandydata niezależnego. Spodziewano się, że jeżeli prezydent Sosnowca wystartuje z list trzeciej drogi, może uplasować się na wysokiej pozycji. Ta dyskusja jest już zamknięta. To ewentualne poszerzenie trzeciej drogi było zawsze na końcu decyzją obu liderów. Jeśli woli ze strony pana prezydenta do startu z list trzeciej drogi nie było, my i tak będziemy robili wszystko, żeby tu w tym Zagłębiu Dąbrowskim, żeby w mieście był tak silna reprezentacja, żeby uzyskać mandat i jesteśmy co do tego pewni i przekonani. Natomiast gwarantujemy, że i tak będziemy współpracować ze wszystkimi samorządowcami, nie tylko z panem Arkadiuszem Chęcińskim, już w przyszłym parlamencie. Na listach trzeciej drogi w okręgu sosnowieckim znaleźli się przedstawiciele m.in. Dąbrowy Górniczej, Będzina, Zawiercia, Jaworzna i Sosnowca. Z jedynką po mandat poselski pójdzie Kamil Wnuk, sosnowiecki radny. Jako przewodniczący koła chce, aby głos Zagłębia Dąbrowskiego i jego problemy były akcentowane w przestrzeni dużej sceny politycznej. Aby decyzje, które są blisko mieszkańców, od których zależy ich codzienne życie, były decydowane na niższych szczeblach administracyjnych, a nie wszystkie w Warszawie. To nie może być tak, że Warszawa decyduje o kolejności remontu dróg. Nie może być tak, że wschodnia obwodnica GOP i węzeł Klimontów są od wielu lat odkładane z remontem, a 10 tysięcy mieszkańców Sosnowca ma wielkie problemy z dojazdem i odjazdem do pracy w tym samym mieście. Mieszkańców nie tylko Sosnowca, ale mieszkańców całego Zagłębia Dąbrowskiego. Kandydaci do Sejmu Trzeciej Drogi stawiają na współpracę, podkreślając, że koalicja PSL i Polski 2050 jest tego dowodem. My potrafiliśmy się dogadać i programowo, i osobowo, i personalnie, i organizacyjnie, jak Państwo widzicie. Będzie tych wydarzeń w tym okręgu bardzo dużo. I jesteśmy gwarantem tego, że sprawy Zagłębia Dąbrowskiego będą w Warszawie słyszalne. Pośród liderów na listach trzeciej drogi w okręgach województwa śląskiego znaleźli się również Michał Gramatyka, Mirosław Suchoń czy Piotr Strach. Prawo i Sprawiedliwość przegrała w sądzie proces w trybie wyborczym z Platformą Obywatelską. Poszło o opublikowane kilka dni temu spot partii rządzącej, w którym przekonywano wyborców o 15-procentowym bezrobociu za rządów Donalda Tuska. Wyrokiem sądu PiS otrzymała zakaz publikacji i dalszego rozpowszechniania spotu. Dziś w całej Polsce lokalni przedstawiciele PiS zorganizowali konferencje poruszające temat bezrobocia w konkretnych miastach. W Bytomiu była Fatima Orlińska. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam. Straciłem pracę, bo bezrobocie było 15%. I choć na szczeblu centralnym politycznego sporu sprawa mogłaby wydawać się rozwiązana, to lokalnie politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością wyruszyli w miasta z akcją Tusk znaczy bezrobocie. Przedstawiciele partii rządzącej podczas konferencji prasowych organizowanych w kilkudziesięciu miastach przytaczali dane dotyczące bezrobocia. W lutym 2014 roku bezrobocie w Bytomiu wynosiło prawie 22%, 21,8%. Kilkanaście tysięcy osób pozostawało bez prac. Ludzie nie mieli za co żyć. Bardzo wielu Bytomian wyjeżdżało w Polskę, za granicę, żeby móc zdobyć pieniądze na chleb. To są dane nie tylko GUS-u, ale również Najwyższej Izby Kontroli, która robiła tutaj w Bytomiu badania i powiedziała, że rząd i samorząd ówczesny niewiele robią, aby tą sytuację zmienić. Jak mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, obecnie bezrobocie w Bytomiu utrzymuje się na poziomie 8%, co według nich jest zasługą obecnego rządu. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości miały powstać nowe miejsca pracy, a do Bytomia miało trafić ponad 1 mld zł rządowego wsparcia. Przychodziły różnego rodzaju fundusze, otwierały się nowe miejsca pracy, ale też trzeba wspomnieć o tym, że w okresie pandemii bardzo duża pomoc była dla utrzymania tych przedsiębiorstw, które były. Miasto w tej chwili jest na etapie rozwoju, jest to jeszcze zbyt mało, jest to jeszcze cały czas perspektywicznie do przodu. Liczymy na to, że to bezrobocie jeszcze się zmniejszy.
posłowie Platformy Obywatelskiej są zdania, że obóz rządzący próbuje w ten sposób manipulować opinią publiczną, obierając formę negatywnego przekazu w toczącej się kampanii. Opozycja uważa również, że wyrok sądu podważający wiarygodność danych rządowego spotu okazał się pretekstem do zastraszania wyborców. Są w stanie posunąć się absolutnie do wszystkiego i to jest dla mnie przerażające. Być może przez to, że jestem przedstawicielem tej młodszej generacji, ale myślę, że to bez względu na wiek brzydzę się negatywną kampanią, brzydzę się takim ruchom, jak w tej chwili wykonuje Prawo i Sprawiedliwość i apeluję do tego, aby prowadzili kampanię, która będzie oparta na wizji, która będzie oparta na merytorycznej debacie i dyskusji, a nie na nienawiści. Przypomnijmy, w spornym spocie mówiono o 15-procentowym bezrobociu za rządów Platformy Obywatelskiej i o tym, że Donald Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Warszawski sąd wykazał, że bezrobocie w tym okresie przekraczało 14%, ale wyłącznie przez 3 miesiące. Był to pierwszy proces w trybie wyborczym. Jeżeli świeci czerwone światło, to należy stać. Oczywiste. Nie dla wszystkich. Są tacy, którzy o tym nie pamiętają, nawet wtedy, gdy opuszczają się rogatki. Również podczas dzisiejszej akcji kolejarzy niektórzy łamali przepisy. A nieprawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych mogą skończyć się dużo gorzej niż tylko mandatem. Łukasz Kądziołka. Tak może się kończyć ignorowanie znaków na przejeździe kolejowym. Ta sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu w Zabrzu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzięki symulacjom nie trzeba sobie wyobrażać, jak niebezpieczny jest wjazd przy opadającej rogatce. Kierowcy na przejazdach popełniają wiele błędów, które mogą kosztować życie. Te błędy to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie ma możliwości zjazdu z niego, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, czy wjeżdżanie na przejazd, gdy rogatki opadają, a włączona jest sygnalizacja świetlna. Jak widać, nawet podczas organizowanej cyklicznie przez kolejarzy akcji Bezpieczny Przejazd, niektórzy kierowcy potrafią nie zwracać uwagi na znaki. Nieprzypadkowo na miejsce dzisiejszej akcji wybrano ten przejazd w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach. Niedawno zmieniono tu kategorię przejazdu. Nad bezpieczeństwem nie czuwa już dróżnik, tylko automatyczny system, w którym pociąg sam uruchamia przejazd, mijając czujnik. Wtedy włączają się światła. Następuje zamknięcie rogatek i po przejechaniu pociągu przez przejazd rogatki się automatycznie otwierają. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że kierowca nie może wjechać za sygnalizator, jeśli na nim są czerwone światła. Przy okazji zmieniła się też organizacja ruchu. Pojawiły się znaki zakazu po to, żeby skręcające w lewo samochody nie blokowały ruchu na przejeździe. Jak widać, nie wszyscy zwracają na znaki uwagę. Dobrze, jeśli kończy się to tylko mandatem, tak jak w tym przypadku. Na tym przejeździe zainstalowany jest monitoring i oczywiście wszystkie sytuacje, jakie tutaj są, mogą być przekazane do odpowiednich służb. Jednak konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. Kolejarze przypominają o tym, co zrobić w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu już znajdziemy się pomiędzy rogatkami. Pomaga tu tak zwana żółta naklejka. Pierwsze trzy cyfry to mówią i określają numer linii, na którym przejazd jest zlokalizowany. Następne sześć cyfr to jest kilometr tego przejazdu. Po podaniu tych cyfr operator numeru alarmowego 112 może przekazać dokładną informację i na przykład zatrzymać pociąg dojeżdżający do przejazdu, na którym ktoś utknął. Jeśli nie ma na to czasu, trzeba po prostu rogatki wyłamać. Dzisiaj zwracano uwagę na przepisy, rozdając kierowcom takie ulotki. I prosimy się dostosowywać do tych znaków. Ponieważ nieodpowiedzialne zachowanie na przejazdach to proszenie się o tragedię. Na chorzowski komisariat policji weszła 20-latka, by zapytać, gdzie znajduje się siedziba strażników miejskich. I nie byłoby w tej sytuacji nic dziwnego, gdyby nie jej reakcja na odpowiedź. Gdy dowiedziała się, że to kilka kilometrów, wpadła w szał. Ubrała też w niecenzuralne słowa swoje przemyślenia na temat policjantów. Film z tego wydarzenia trafił do sieci. Paweł Jędrusik. A żeby wybuchnąć, wystarczyła tylko odpowiedź na jedno krótkie pytanie. Gdzie znajduje się budynek Straży Miejskiej? Później ofiarom padły znajdujące się w zasięgu rąk przedmioty. Gdy usłyszała, że budynki dzieli kilka kilometrów, wpadła w szał. Rzuciła znajdującym się obok kwiatkiem doniczkowym, zniszczyła stojący telefon.
Na dodatek znieważyła interweniujących wobec niej policjantów. Kobieta została zatrzymana, usłyszała zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia mundurowych. Ale to nie koniec historii, bo niedługo po zwolnieniu kobiety policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej w jednym z chorzowskich marketów. Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że to ta sama kobieta. Teraz niepanującej nad swoimi nerwami 20-latce grozi 10 lat więzienia. Wielka gwiazda i wielkie wydarzenie na Stadionie Śląskim. Andrea Bocelli wystąpi przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. Można spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. To będzie pierwszy tak duży biletowany koncert przed polską publicznością. Jak idą przygotowania? Sprawdza Łukasz Kądziołka. Kolejne muzyczne wydarzenie na Stadionie Śląskim. Tak wyglądają przygotowania do wizyty artysty, który zachwyca miliony ludzi na całym świecie. Już Celine Dion, kiedy nagrywała z nim słynny utwór Prayer, powiedziała, że jeśli Bóg w niebie śpiewa, to śpiewa głosem Andrea Bocellego. Ja sama, kiedy wyszła pierwsza jego płyta Romanza, pamiętam, jak bardzo żyłam tą płytą cały miesiąc. Dzisiaj praca w re, bo już jutro tysiące osób przyjadą podziwiać mistrza przy pracy. O fenomenie Bocellego świadczy frekwencja. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie to jest trzeci co do wielkości koncert w ogóle w historii Polski. Tam co prawda ten koncert nie był biletowany, więc dzięki temu zgromadziło się tam ponad 200 tysięcy osób. No ale liczba przemawia na pewno do wyobraźni. No ale później mieliśmy kolejne stadiony, czyli stadion w Poznaniu, tam było około 27 tysięcy ludzi. Potem stadion PGE Narodowy w Warszawie. No i w końcu trafiliśmy właśnie tutaj na Stadion Śląski. Organizatorzy spodziewają się około 40 tysięcy widzów i zapewniają, że wszystko będzie stało na najwyższym poziomie, choć są tacy, którzy nie przepadają za słuchaniem muzyki na stadionach. Kiedy my pracujemy tutaj rzeczywiście przez kilka dni, to jest rzeczywiście dobrze zrobiona robota, tak fachowo od strony tej dźwiękowej, czego najlepszym dowodem był ubiegłoroczny koncert w Warszawie. W związku z tym, że w sobotę wieczorem na Stadion Śląski będą ściągały tłumy, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Brak możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia właśnie z ulicy Chorzowskiej. Natomiast z naszej strony będzie jeszcze możliwość zablokowania wjazdu z drogowej trasy średnicowej na osiedle Tysiąclecia. Natomiast to może zaistnieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie korek drogowy wywołany przez te zjeżdżające pojazdy będzie znacząco utrudniał przepustowość. Koncert na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 20. Nadal są dostępne bilety na to wydarzenie. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.